Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com. Link w opisie. Siema, świat Wiedźmina, jak wiemy... Świat Wiedźmina, jak dobrze wiemy, jest potwornie rozbudowany. Czasem dobrze widzimy, jak bardzo jest rozbudowany i skomplikowany, bo nieraz w grze takie jak Wiedźmin 3 możemy spotkać postacie z książek, czy po prostu z poprzednich gier i przypomnieć sobie ich niezwykle rozbudowane wątki. Ale czasem nawet nie zwracamy na to uwagi, jak potężny jest ten świat. Tak jak w przypadku religii, których jest co najmniej w świecie Wiedźmina 31, a które z pozoru odgrywają w tym świecie małą, zupełnie nieznaczącą rolę. Dzisiaj porozmawiamy sobie w filmie nie tylko o wszystkich religiach, ale także o kultach, o bożkach, boginiach, bogach i lokalnych wierzeniach, o których całkiem możliwe, że nigdy nie wiedzieliście. Ale zanim to zrobimy, szybkie przypomnienie, że na stronie eneba.com możecie znaleźć gigatanie gry. Na przykład Wiedźminka 3 kupicie tam o jakieś 94 zł taniej. Ale nie tylko Wiedźminka 3 tam można znaleźć, bo na przykład takiego Wiedźmina 2 znajdziecie tam o jakieś 36 zł taniej. Czy nawet takiego klasyka jak Wiedźmin 1, jeżeli nigdy nie graliście, to polecam. Na Enepce znajdziecie za jakieś 10 zł, czyli o jakieś 19 zł taniej, niż gdybyście kupowali go normalnie. Właściwie to jeżeli chcecie sobie kupić Wiedźmina 3, Wiedźmina 2, Wiedźmina 1, Wojnę Krwi, Wiedźmińskie Opowieści, a do tego jeszcze grę Witcher Adventure Game, to za te 5 gier zapłacicie jedynie 89 zł. Za te wszystkie 5 gier razem. Jeżeli lubicie moje materiały i chcecie coś sobie kupić na enepce.com, to możecie też skorzystać z mojego linka. Tak też mnie wspieracie, a my zaczynajmy dzisiejszy odcinek, bo... jak zwykle, miał być to krótki odcinek, a ten film skończy się na jakieś pewnie 50 minutach. 1. Sedna. A dzisiejszy odcinek zaczniemy od jednej z najmniej znanych bóstw w świecie Wiedźmina i jednej z najbardziej tajemniczych. Zaczniemy sobie od Sedny. Jeżeli nazwa Sedna brzmi wam znajomo, to może kojarzycie ją z głębią Sedny, miejscem na Wielkim Morzu, gdzie doszło do jednego z najbardziej pamiętliwych wydarzeń w historii Wiedźmina. Bo to właśnie tam statek Pawetty i Dune'ego zaginął, czyli oczywiście rodziców Ciri. Ale to nie jedyny powód, dla którego głębia Sedny jest tak przerażająca. Sedna to mistyczna władczyni morskich głębin, uważana za niezwykle potężną i gniewną boginię, która rządzi wszystkimi morskimi stworzeniami, zarówno tymi, które znamy, jak i tymi, które pozostają w cieniu tajemnic oceanu. Ludzie, szczególnie ci związani z morzem, darzą ją nie tylko szacunkiem, ale również lękiem. To ona podobno kontroluje wiatry i prądy oceaniczne, a żeglarze, rybacy i kupcy często modlą się do niej o bezpieczne podróże, składając w ofierze monety zaraz po wypłynięciu na pełne morze. Sedna nie jest boginią, która oczekuje wystawnych świątyń czy licznych kapłanów. Cała powierzchnia morza jest jej sanktuarium. Ofiary składane Sednie mogą być przerażające. Jeżeli na pokładzie statku ktoś zmarł, szczególnie w wyniku zbrodni, jego ciało często wrzuca się do morza jako ofiarę, by uspokoić gniew bogini. Także przestępcy, mordercy, złodzieje, a nawet ci, którzy przynieśli nieszczęście statkowi, mogą zostać poświęceni Sednie, by zapewnić resztę załogi bezpieczną podróż. Siedzibą bogini jest legendarna otchłań Sedny, miejsce również tajemnicze, co przerażające. Za każdym razem, gdy statek znika bez śladu na pełnym morzu, mówi się, że Sedna została rozgniewana i wciągnęła go w głębiny. Głębia Sedny to miejsce, które przypomina o mrocznych tajemnicach oceanu i potędze tej bogini, która rządzi morzami z niepodzielną władzą. Niestety o Sednie nie wiemy więcej. Ta postać pozostaje owiana tajemnicą, a jej prawdziwe intencje i moc są dla nas nadal zagadką. 2. Krewe. Krewe to jedno z tych bóstw, które w świecie Wiedźmina zdecydowanie robią wrażenie. Krewe jest typowym ekspansywnym bogiem, który uwielbia, gdy coś się dzieje. W jego królestwie nie ma miejsca na nudę. Według legend Krewe to patron zdecydowania, żywiołowości, energii, pomysłowości i oczywiście ekspansji. Symbol Krewe to ogień. Ale nie taki zwykły. To ogień, który przychodzi z nieba pod postacią błyskawicy. Potrafi niszczyć, ale jednocześnie daje ciepło. Kapłani tego bóstwa noszą specjalne symbole, błyskawice albo stylizowane płomienie wykute z metalu, żeby nikt nie miał wątpliwości, kogo czczą. Kult Krewe zaczął się rozkręcać na dobre w czasach, kiedy ludzie zaczęli podbijać kontynent. To było naprawdę dawno temu.
kiedy ludzkość jeszcze walczyła o swoje miejsce w tym świecie. Nauki kapłanów Krewe trafiały wtedy na podatny grunt, zwłaszcza wśród nowych osadników, którzy szukali nowego życia na nieznanych terenach. Do dzisiaj większość wyznawców tego bóstwa to ludzie, którzy lubią ryzyko. Żołnierze, rycerze, kupcy, jednym słowem wszyscy, którzy mają odwagę iść naprzód, nie zważając na przeszkody i zaglądając często do miejsc, do których zwykli ludzie zaglądać nie powinni. Co ciekawe, Krewe, podobnie jak Melitele, uważa się za bóstwo, które powstało z połączenia różnych idoli o podobnych atrybutach. Ale według kapłanów Krewe nie jest tylko jakimś tam zlepkiem różnych wierzeń, on naprawdę stąpił na ziemię. I to osobiście pod postacią błyskawicy. Według wierzących przebywał wśród ludzi przez 7 dni, ucząc ich o nowym lądzie i zasadach wiary, które potem zostały zapisane w świętej księdze. Według wierzących ta księga to coś więcej niż tylko religijny poradnik. Zapowiada ona także dzień sądu, kiedy Krewe i jego wyznawcy stoczą ostateczną walkę z siłami zła. Wyznawcy Krewe mają więc jeden główny cel – walczyć z tym złem. Ze złem, które zagraża ludzkości. Zło to wszystko, co może zaszkodzić życiu, zdrowiu, duszy czy majątkowi człowieka. Jeżeli ktoś robi coś złego, powinien zostać sprowadzony na właściwą drogę. A jeżeli będzie uparcie tkwił w grzechu, trzeba go po prostu przykładnie ukarać, nawet jeżeli oznacza to spalenie na stosie. Taka kara to nie tylko przestroga dla innych, ale jest to forma oczyszczenia duszy grzesznika i ofiara dla Krewe. W dawnych czasach te surowe zasady stanowiły podstawę systemu prawnego większości ludzkich królestw. Kapłani Krewe byli też prawdziwymi pionierami. Wyruszali oni często razem z nowymi osadnikami na nowe tereny, gdzie próbowali rozszerzać wiarę, nawet wśród elfów, krasnoludów, gnomów i niziołków. Niestety ich fanatyzm i sposób, w jaki traktowali te rasy, często kończył się krwawymi rzeziami, które prowadziły do jeszcze większych konfliktów. Pamięć o tych wydarzeniach przez długi czas utrudniała jakiekolwiek próby porozumienia się między zwaśnionymi rasami. Kapłani Krewe mieli też spory wpływ na politykę, będąc liczącymi się doradcami na dworach królów. Ich rola zaczęła jednak maleć za panowania dziada króla Foltesta. Mimo to kapłani Krewe nadal są cenionymi doradcami, choć ich pozycja nie jest już tak dominująca jak kiedyś. Noszą zwykłe brunatne lub szare szaty, a większość z nich to po prostu mężczyźni, którzy przechodzą surowe szkolenie w klasztorach i świątyniach. Taki nowicjat trwa 5 lat, po czym kleryk zostaje wyświęcony na kapłana i rusza w świat, by głosić wiarę w Krewę i bronić ludzi przed nieznanymi zagrożeniami. Przed wyruszeniem drogę każdy kapłan Krewę odbywa 2-miesięczny staż w świątyni na terenie danego królestwa, gdzie pod okiem doświadczonego kapłana uczy się wszystkiego, co potrzebne. Ocena z tego stażu ma ogromny wpływ na przyszłą karierę kapłana. Decyduje, czy trafi on na służbę wojskową, dyplomatyczną czy misjonarską. Ci, którzy nie wykazują żadnych talentów, zostają w klasztorach jako posługacze. Krewe to bóstwo, które nie toleruje też magii, zwłaszcza, że ta często prowadzi do pychy i nieszczęść, które dotykają niewinnych ludzi. Kapłani Krewe popierają też karczowanie lasów, co prowadzi do konfliktów z druidami oraz kapłankami Melitele, które to niejednokrotnie muszą naprawiać to, co kapłani Krewe zepsuli w swoim fanatyzmie. Te dwie religie różnią się też poglądami na temat niezależności kobiet, co dodatkowo utrudnia współpracę. Jedyny kościół, z którym wyznawcy Krewe utrzymują poprawne stosunki, to Czciciele Wiecznego Ognia z Nowigradu, których kult jest bardzo podobny do kultu Krewe. Wsparciem dla kapłanów Krewe jest też Zakon Białej Róży, założony przez rycerzy, którzy oddali swoje wojenne umiejętności za służbę bóstwu. Jeżeli chodzi o święta, wyznawcy Krewe obchodzą tylko jedno, ale za to jakie? Święty Tydzień. Trwa 7 dni, od 16 do 23 czerwca. I jest to czas upamiętnienia pobytu bóstwa wśród ludzi. W tym okresie wszyscy wierni zjeżdżają się do świątyni, by podsycać święty ogień i opowiadać o wspaniałych czynach Krewe. Wokół świątyń tworzą się prawdziwe miasteczka namiotowe, gdzie przed i po nabrzeżach kwitnie handel. W obrzędach mogą brać udział tylko wyznawcy, a kapłani Krewe często uczestniczą w uroczystościach upamiętniających zwycięskie bitwy w różnych królestwach. Olkan, jeden z kapłanów Krewe, pojawia się w Wiedźminie 2 i jest jednym z przedstawicieli tej potężnej religii. Kult Krewe był wyznawany m.in. w Kedwen, Hengfors czy Hołopolu i do dziś budzi respekt i podziw wielu ludzi. 3.
Huldra. Jedna z najmniej znanych, a jednocześnie najciekawszych bogiń w świecie Wiedźmina jest bogini Huldra. Huldra to bogini związana z pożądaniem seksualnym, której kult jest szczególnie popularny na północy. W regionach Wspaden i Krejden kapłanki Huldry odgrywają kluczową rolę w rytuałach, które mają na celu celebrację zmysłowości i wygody. Co ciekawe, kapłanki te są znane nie tylko z urody, ale także wyjątkowej charyzmy. Często są to półelfki, które swoją urodą i wdziękiem przyciągają wyznawców bogini. Wyznawcy Huldry cenią sobie komfort i wygodę, co odzwierciedla się zarówno w ich codziennym życiu, jak i w praktykach religijnych. Huldra nie jest jednak tylko boginią z legend. Jej wpływ można znaleźć nawet w przygodach Geralta z Rivi. Ciekawostką jest to, że jedna z kapłanek Huldry nauczyła Geralta egzorcyzmu, który Wiedźmin później wykorzystał. Oto fragment książki Ostatnie życzenie. Wiedźmin zaczął pilniej obserwować czynności czerpaka, bo woda, choć na krótko, również ukazywała to i owo. Powtórzył zaklęcie zgodnie z zasadą bezpieczeństwa, zastępując głoskę F-dechem. Sądził, że zaimponuje czarodziejce znajomością tej zasady, zdziwił się więc, słysząc z Kadzi szaleńczy śmiech. Co w tym jest śmiesznego? Ten twój egzorcyzm. Ręcznik sfrunął z kołka i zaczął gwałtownie wycierać resztki zarysów. Triss popłacze się ze śmiechu, gdy jej o tym opowiem. Kto cię tego nauczył, Wiedźminie? Tego zaklęcia? Pewna kapłanka z chramu Huldry. To tajny język świątynny. Dla kogo tajny, dlatego tajny. Ręcznik chlasnął o brzeg Kadzi. Woda bryznęła na posadzkę. Ślady bosych stóp zaznaczyły kroki czarodziejki. To nie było żadne zaklęcie, Geralt. Nie radziłabym ci też powtarzać tych słów w innych świątyniach. Jeśli nie zaklęcie, to co to było? Spytał, patrząc, jak dwie czarne pończochy tworzą jedną po drugiej zgrabne nogi z powietrza. Dowcipne powiedzenie. 4. Kult Werny. Werna Miłosierna to jedna z tych bóstw, które mieszkańcy Velen darzą szczególnym szacunkiem. Jest patronką miłosierdzia i opieki nad słabszymi, co czyni ją postacią ważną dla wielu ludzi w tym regionie. Werna nie jest jednak tak szeroko znana poza Velen, ale ci, którzy ją czczą, wierzą w jej zdolności do ochrony i pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebują. W grze Wiedźmin 3 Dziki Gon mamy okazję spotkać się z kultem Werny w zadaniu pobocznym Obrońca Wiary. Geralt dostaje tam zadanie naprawienia zniszczonych kapliczek poświęconych Wernie, które zostały zdewastowane przez bluźnierców. To właśnie przez pryzmat tego zadania możemy poznać trochę więcej informacji o tej bogini. Chociaż szczegółowych informacji na temat jej kultu w grze nie ma zbyt wiele. Ale jedno jest pewne, lepiej Werny nie rozłościć. Mówi się, że jeżeli naprawdę się zdenerwuje, to ziemia przestanie rodzić plony, dzieciom wyskoczą kurzajki, a psy parchów dostaną. Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. 5. Epona. Epona to kolejna z wielu bogiń, jakie znamy w Wiedźminie 3, lecz nie wiemy o niej za dużo. Mamy trochę oficjalnych informacji i całkiem sporo tych nieoficjalnych, którymi będziemy się potem sugerować, ale to zaraz wam wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. Zacznijmy sobie od tych oficjalnych informacji. Oficjalnie o Eponie wiemy tylko tyle, że istnieje. Jak to wiemy? Między innymi dlatego, że mamy w Wiedźminie 3 plac Epony, który teraz wam pokazuję. Poza tym jeszcze jest ona patronką koni, no i to by było tyle, jeżeli chodzi o oficjalne źródła. Ale teraz wchodzimy na trochę mniej oficjalny teren, czyli to, co znalazłem w różnych zakamarkach internetu. Z tych nieco mniej oficjalnych źródeł dowiadujemy się, że Epona to bogini rycerzy i jeździectwa. Pod jej opieką powstał zakon Złotego Strzemienia. Członkowie tego zakonu byli takimi pomocnikami rycerstwa w Cintrze i Tusom. Pomagali przy koniach i modlili się do Epony. Z czasem najpobożniejsi rycerze zaczęli sami wstępować do tego zakonu, który ostatecznie przekształcił się w zakon Rycerzy Strzemienników. Epony czczono głównie na dalekiej północy, choć dokładnie gdzie, to nie wiadomo. Zakon ten miał również swoje akolitki, czyli kobiety poświęcone kultowi Epony. Te akolitki zajmowały się opieką nad końmi, modlitwą i innymi rytuałami związanymi z tą boginią. Ale teraz uwaga, bo te informacje nie są do końca oficjalne. CD Projekt Red wspólnie z Talsorian Games wydało grę RPG The Witcher Role Playing Game.
To taka stara gra RPG, ale nie komputerowa, taka fizyczna, w którą gra się przy stole. W ramach tej gry prowadzony jest też oficjalny profil na Facebooku, a przynajmniej tak tam pisze, że to jest oficjalny profil. Na tym profilu udostępniono kiedyś link do strony z kreatywnymi pomysłami RPG, która znana jest z wymyślania różnych, nieoficjalnych scenariuszy do gier. I właśnie jeden z tych scenariuszy mówi o zakonie Złotego Strzemienia. Problem tylko w tym, że ten zakon nie został stworzony przez CD Projekt Red, więc to co mówiłem o Eponie wcale może nie być prawdą. Mimo to, skoro ten zakon został zripostowany przez profil związany z grą, to kto wie, może jest w tym jakieś ziarno prawdy. Podsumowując, Epona istnieje, ale kanonicznie nie mamy o niej prawie żadnych informacji. Wszystko co o niej wiemy to tylko strzępki z mniej oficjalnych źródeł. 6. Lwiogłowy pająk. No to teraz opowiem wam o lwiogłowym pająku, znanym też jako Koram Ach-Ten. To kolejna z mrocznych religii na kontynencie. Ten kult jest naprawdę hardkorowy. Jego wyznawcy składają krwawe ofiary dla swojego okrutnego boga, a kapłani, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, słyną z rzucania potężnych klątw. To właśnie kapłanka Koram Ach rzuciła klątwę na Nivelena, po tym jak ten ją i zamieniła go w dzikie stworzenie. Jeżeli chodzi o świątynię tego kultu, to naprawdę robią one wrażenie. Jednak nie w sposób, który chciałbyś zobaczyć na co dzień. Zazwyczaj są one po prostu pełne czaszek, kości i zielonego ognia, który śmierdzi tak, że można od niego zemdleć. Ta dziwna barwa płomieni pochodzi z ziela, które dodaje się do żaru, dając przy tym samym ostry, nieprzyjemny zapach. Czciciele lwiowego pająka uważają swojego boga za wielkiego tkacza, który snuje nici ludzkich losów i splata je w wielką pajęczynę. Każdy nić to los konkretnej osoby, a gdy nić się zrywa, oznacza to nagłą, niespodziewaną śmierć. Jeżeli ktoś popełnia samobójstwo, jego nić pęka, a dusza zostaje pożarta przez Korama. Z kultem związane są też osoby, które doświadczyły w swoim życiu tragedii, na przykład śmierci bliskiej osoby, albo ci, którzy mają stały kontakt ze śmiercią, jak kaci, żołnierze czy bandyci. Tacy ludzie są przyciągani przez wizję świata oferowaną przez właśnie ten kult, gdzie śmierć nie jest tylko nieunikniona, ale wręcz pożądana. Kult lwiowego pająka rozpoczął swoją mroczną historię w 1161 roku, 114 lat przed wydarzeniami z Wiedźmina 3, kiedy to pewien kupiec imieniem Ambrosio założył pierwszą wspólnotę w Loredzie w Gesso. Początkowo miał tylko 8 wyznawców, ale szybko przyciągnął więcej osób, głównie znudzoną szlachtę i bogatych mieszczan. Kult rozwijał się dynamicznie, ale jak to bywa z takimi rzeczami, kapłani krewy i królewscy urzędnicy szybko się o tym dowiedzieli. Rozpoczęto śledztwo, a wyznawców aresztowano i poddano torturom. Okazało się, że prawie cała rada miejska i przywódcy cechów należeli do kultu Korama Ach. Ambrosio i reszta wyznawców zostali spaleni na stosie, a ich miejsce zajęli mniej zamożni mistrzowie i kupcy. Jednak wielu wyznawców zdołało uciec, rozpowszechniając ten kult na całym kontynencie, głównie w ukrytych miejscach poza murami miasta, w lasach, na bagnach czy w górskich dolinach. Ze względu na zakaz praktykowania tej religii, kapłani Korama nie noszą żadnych specjalnych szat, a kontakty między świątyniami są bardzo rzadkie, co sprawia, że nie ma jednej zorganizowanej hierarchii. Co ciekawe, choć niegdyś wyznawcy byli ścigani bezlitośnie, dziś w niektórych miejscach wyznawcy lwiogłowego pająka mogą nawet głosić swoją wiarę otwarcie. Wszystko to czyni ten kult jednym z najbardziej tajemniczych i niepokojących na kontynencie. Miejsca takie jak kanały Wyzimy w Wiedźminie 1, gdzie wyznawcy Korama Ach-Ter mogą swobodnie działać, są rzadkością, ale istnieją. 7. Panna Polna. Panna Polna, znana również jako Królowa Pól, to prastary duch natury, czczony przez starsze rasy oraz ludzi. Wierzenia głoszą, że Panna Polna pojawia się tylko w okresie od maja do października, a najczęściej na początku sierpnia, podczas święta Lamas. Gdziekolwiek się pojawi, ziemia rozkwita, a plony są obfite. Nic zatem dziwnego, że ludzie składali jej ofiary z plonów, kwiatów, a czasem nawet zwierząt, licząc na jej łaskę i ochronę. Panna Polna była przedwiecznym duchem, którego kochano i czczono za jej miłość, litość i zrozumienie do wszystkiego, co żyje. Mówi się, że każda żywa istota jest dzieckiem Panny Polnej, a jej miłość obejmuje równo wszystko, co rośnie i żyje.
Według podań królowa kocha wszystko, co żyje i nie faworyzuje żadnego narodu. Jej jasne włosy i ciało otoczone kwiatami sprawiały, że przyciągała wszystkie żywe istoty, zwierzęta, rośliny, a nawet ludzi. Wyznawcy Panny Polnej, w tym druidzi i inni czciciele natury, oddawali jej hołd poprzez różnorodne rytuały. Panna Polna również porozumiewała się telepatią, co czyniło ją jeszcze bardziej tajemniczą i niezwykłą. Przeważnie pojawiała się ona w Dol Blatana, Edirn albo w Kedwen. 8. Livani. Livani to starożytna nordlingowska bogini księżyca, wyznawana przede wszystkim na terenie Velen i Elander. Choć obecnie jej świątynie popadły w ruinę i zostały opuszczone, to wciąż możemy w świecie Wiedźmina znaleźć ślady jej kultu. Na przykład we wschodnim Velen znajduje się świątynia Livani, która skrywa całkiem sporo tajemnic. Nazwa ta może brzmieć znajomo, ponieważ właśnie w tej świątyni rozgrywa się finał DLC Serca z Kamienia i to właśnie tam odnajdziemy księżyc na ziemi, symbolizujący moc Livani, bo jest ona boginią księżyca. Livani jest jedną z mniej znanych bogiń w uniwersum Wiedźmina, zwłaszcza w porównaniu do takich bóstw jak Melitele czy Krewe. Jednak jej wpływ nie jest bez znaczenia. Mówi się, że Moonblade, jeden z legendarnych mieczy, który możemy znaleźć w serii gier Wiedźmin, został namaszczony przez jedną z nielicznych pozostałych kapłanek Livani. 9. Freya. Freya to bogini płodności, miłości, piękna i obfitości, a także patronka wyroczni, wróżbitów i telepatów. Nazywana Wielką Matką, jej kult wywodzi się z prehistorycznego kultu Matki Natury, który na kontynencie przekształcił się w kult Melitele, a na Skellige odpowiada mu właśnie kult Frey. Freya była początkowo czczona głównie przez mieszkańców wysp Skellige, ale z czasem zyskała popularność także wśród Nordlingów Skygorn i w Kowirze. Jej symbol to biały kot, a jej kult przyciąga kobiety niezależnie od miejsca zamieszkania czy pozycji społecznej, a także osoby blisko związane z naturą, takie jak rolnicy, drwale, leśnicy, myśliwi oraz mieszkańcy Skellige. Centrum kultu Frey stanowi jej świątynia na wyspie Hindersfjall, znajdująca się w świętym gaju zwanym Hindar. Tam znajduje się największe sanktuarium bogini, gdzie wierni składają ofiary przed jej monumentalnym posągiem. Ten posąg przedstawia Freję jako ciężarną kobietę w luźnych szatach, z częściowo osłoniętą twarzą, pochyloną głową i rękami założonymi na piersi. Na szyi posągu wisi magiczny naszyjnik zwany Brisingamen, ozdobny z dużym jasnym diamentem, który lśni niczym letnie niebo. Kapłanką w świątyni na Hindersfjall jest Sigrdrifa i tylko kobiety mogą pełnić służbę dla bogini jako kapłanki. Mężczyźni mogą ją czcić, ale nie mogą zajmować stanowisk w jej świątyniach. Wierni składają ofiary na ołtarzu przed posągiem, gdzie znajduje się wielka kamienna misa otoczona figurkami kotów i sokołów, jej świętych zwierząt. Oprócz tej głównej świątyni na wyspach znajduje się wiele innych, mniejszych miejsc, gdzie można czcić boginię i składać jej ofiary. Freya jako bogini płodności i miłości najbardziej ceni sobie przywiązanie do ziemi, życie rodzinne i opiekę nad zwierzętami. Przestrzeganie tych wartości jest największym hołdem, jaki można oddać bogini. Wojownicy modlą się do niej przed wyruszeniem na morskie wyprawy, a kobiety, które zostają na lądzie, modlą się o bezpieczny powrót swoich mężów. Freya jako matka i bogini rozumie wszystkie trudności ludzkości, łagodzi bóle i przynosi pocieszenie. Jednak biada tym, którzy sprzeciwią się jej i złamią jej odwieczne prawa. Tacy ludzie mogą liczyć na naprawdę surową karę. Zostaną odcięci od życiodajnego źródła matczynej miłości, a jeżeli nie naprawią swych dróg i nie wyrzekną się zła, będą przeklęci na wieczność, wraz ze wszystkimi swoimi potomkami. 10. Melitele. A skoro już przy okazji Frey wspomniałem o Melitele, myślę, że to dobry moment, by zagłębić się w jej kult, który jest jednym z najbardziej znanych i najbardziej udokumentowanych w świecie Wiedźmina. Melitele jest boginią matką, patronką miłości, małżeństwa, pokoju, płodności, natury, obfitości i macierzyństwa. Jej kult jest szeroko rozpowszechniony w Królestwach Północy, a jego korzenie sięgają początkowo ludów Daug i Vozgor. Symboli Melitele jest wiele, a jej kult cieszy się szczególną popularnością wśród kobiet,
oraz osób blisko związanych z naturą, rolników, drwali czy leśników. Centrum religijne Melitele znajduje się w świątyni Elander, gdzie przewodzi kapłanka Neneke. To właśnie ta świątynia jest sercem jednego z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych kultów na kontynencie. Melitele jest patronką natury przedstawioną w trzech formach. Pięknej młodej dziewicy, dojrzałej ciężarnej matki i bezzębnej, pomarszczonej staruszki. W roli matki pełni funkcję opiekunki kobiet w ciąży i podczas porodu. Wszystkie kobiety, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy pozycji społecznej, darzą ją szacunkiem i modlą się do niej w najważniejszych momentach swojego życia. Melitele jest czczona w większości krajów Nordlingów, a jej kult posiada sieć dużych i małych sanktuariów, rozsianych po całym kontynencie. Jeżeli pojawia się potrzeba rozwiązania ważnych spraw na skalę krajową, opatki głównych ośrodków spotykają się w wybranych świątyniach, aby omówić różne kwestie, choć zdarza się to rzadko. Kapłanki Melitele często składają ofiary poprzez różne formy, na przykład ślubowanie milczenia. Mają one również tendencję do krytykowania kapłanów Krewe, prowadząc z nimi liczne dyskusje, choć potrafią współpracować w ważnych sprawach. Utrzymują też dobre stosunki z druidami oraz kapłankami z Kelige Frey, która jest podobna do Melitele pod wieloma względami. Przyszłe służebnice Melitele rozpoczynają nowicjat w wieku 14 lub 15 lat. W trakcie nauki poznawają arytmerykę, biologię, botanikę i medycynę, zdobywając ogólną wiedzę o świecie. Zwykle obejmują one opiekę nad wiejską społecznością lub służbę w jednej ze świątyń. Wiele kapłanek Melitele podróżuje też po świecie jako położne lub uzdrowicielki, specjalizujące się w chorobach kobiet i dzieci. Niektóre stają się wędrownymi druidkami, nauczycielkami lub guwernantkami. Szpital Świętego Lebiody w dzielnicy świątynnej Wyzimy jest dawną świątynią Melitele, przekształconą w szpital. Kult Melitele jest przede wszystkim kultem kobiecym, a bogini odgrywa kluczową rolę jako opiekunka kobiet przy porodzie. Rodzące kobiety w bólu i trudzie często zwracają się do Melitele, wierząc, że bogini przyniesie im ulgę. Ze względu na nieustanne odnawiające się pokolenia, Melitele raczej nie musi się martwić o spadek liczby wyznawców, kobiety rodziły i rodzić będą, a kult bogini będzie trwał. Szczególnie, że nawet kapłankom Melitele nie zabrania się niczego w strefie seksualnej. Mają one naprawdę dużą swobodę. 11. Wodni panowie. Wodni panowie są obiektem czci ceglarzy, którzy zamieszkują i pracują na bagnach, zaraz koło Wyzimy. Pod przewodnictwem Waski ceglarze codziennie modlą się do swoich bożków, oddając swój los w ręce tych tajemniczych stworzeń. W rzeczywistości wodni panowie to rasa znana jako Wodianoi, wywodząca się z mitów o Dagonie. Ceglarze komunikują się z wodnymi panami poprzez ołtarze znajdujące się w pobliżu dołów z gliną, gdzie regularnie składają im ofiary. Wodni panowie czy Wodianoi to wodne istoty humanoidalne, które można spotkać w różnych regionach kontynentu, szczególnie na wyspach Skellige oraz w jeziorach rozproszonych po całym świecie Wiedźmina. Wodianoi to istoty przypominające skrzyżowanie człowieka z rybą. Mają zielonkowatą skórę, błoniaste palce oraz charakterystyczne bulwiaste oczy. Większość życia spędzają w wodzie, w jeziorach, rzekach oraz innych zbiornikach wodnych. Co ciekawe, sami wodni panowie również oddają cześć Dagonowi, będącemu centralną postacią w ich wierzeniach. 12. Dagon. Dagon to lokalne bóstwo, które możemy spotkać w Wiedźminie 1, a nawet mamy okazję z nim walczyć. Jest czczone przez Wodianoi oraz przez małą sektę ludzi jako bóstwo, które oczekuje na odpowiednią konfigurację gwiazd, aby powrócić na ląd i siać zniszczenie. Jako istota starsza od ludzkości, Dagon śpi w głębinach, gdzie nie docierają promienie słońca. Pojawienie się Dagona zwykle poprzedza gęsta mgła, która otacza zbiornik wodny i jest nieprzepuszczalna dla wiatru czy słońca. Następnie pojawia się bulgotanie wody oraz potężny smród śluzu i zgniłych wodorostów. Dagon spędza swój czas terroryzując zarówno istoty zamieszkujące pod wodą, jak i tych, którzy żyją na lądzie, w pobliżu jego siedlisk. Jako bóstwo Dagon jest odporny na śmierć i nie można go zabić zwykłymi środkami. Istnieje jednak sposób na jego pokonanie. Eliminacja 14 jego wyznawców może sprawić, że bóstwo zostanie osłabione i ostatecznie pokonane. Dagon jest też władcą podwodnego miasta Ys, które ukazuje nam się na chwilę w Wiedźminie 1.
Zabronione księgi, takie jak Hymn Szaleństwa i Rozpaczy, opisują sposoby na jego przywołanie. Dagon może zostać przywołany tylko w miejscu specjalnie jemu dedykowanym, a jego wyznawcy wysoko sobie cenią kamienie szlachetne, zwłaszcza turkus. Wodianoi używają tych kamieni do dekoracji swoich dzieł sztuki, odzieży i budynków. Oczy Dagona na posągu na wyspie Czarnych Rybitw są wykonane z turkusu, który pojawia się również w innych częściach świątyni oraz na napierśnikach magów i wojowników Wodianoi. Nawet sam Dagon nosi ozdoby wysadzane turkusem. 13. Pani Jeziora. W uniwersum Wiedźmina część Wodianoi czci Dagona, a druga część Panią Jeziora. Pani Jeziora jest również czczona przez mieszkańców wsi Odmęty. Dawno, dawno temu miała na usługach całe zastępy rycerzy. Wszyscy oni w lśniących zbrojach walczyli w jej imieniu, ale niestety jeden po drugim znikali, ginąc w mrocznych wyprawach. Jak się domyślacie, to wszystko sprawiło, że nasza bogini stała się dość samotna i potrzebowała męskiego towarzystwa. Takie towarzystwo zapewnić jej może Geralt z Rivii w Wiedźminie 1. Masz najlepszy tyłek w Temerii. Ale oprócz Geralta z Rivii pani Jeziora miała jeszcze jednego rycerza, króla rybaka. Facet był może małomówny, ale potrafił łowić ryby jak nikt inny. I chociaż zestarzał się biedaczek i trapiły go choroby, to zawsze dostarczał pani Jeziora świeże ryby. Pani Jeziora współczuła mu, bo choć nie był może rycerzem, starał się przy niej jak tylko mógł. Pani Jeziora była w kontakcie z różnymi istotami. Przyjaźniła się z najadą z okolicznych wód i syrenką Szenaz, która opowiedziała jej wszystko o naszym ulubionym, białowłosym wiedźminie, Geralcie z Rivii. Wiedziała o jego heroicznych czynach, jak powstrzymał księcia Aglovala przed wywołaniem wojny z morskimi stworzeniami. Pani Jeziora potrafiła też czasami przewidzieć przyszłość. Była też opiekunką miecza Ironite, potężnego artefaktu, który czekał na swojego ostatniego rycerza. Geralt może zdobyć ten miecz jako nagrodę, jeżeli wykona dla niej odpowiednie zadania, zarówno w Wiedźminie 1, jak i w Wiedźminie 3. Lokalni mieszkańcy i Wodianoi oddawali jej cześć przy jeziorach, wierząc, że wody związane z panią jeziora mają magiczne i lecznicze właściwości. Część z tych Wodianoi niestety zwróciła się przeciwko niej. Zaczęli oddawać cześć krwiożerczemu Dagonowi. Pani Jeziora popadła w przygnębienie, widząc, jak niegdyś lojalni wyznawcy odwracają się ostatecznie od niej. 14. Leszy. Przez niektórych nawet taki potwór jak leszy jest czczony i uważany za bóstwo. Leszy to prawdziwa zagadka. Z jednej strony niezwykle niebezpieczny drapieżnik, który poluje na leśne zwierzęta i samotnych wędrowców. Z drugiej strony w ludowych opowieściach to właśnie on miał chronić las i jego mieszkańców. W rzeczywistości leszy jest jednak bardziej skomplikowany. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście w lesie, zgubiliście drogę i nagle widzicie leszego. Co robić? Cóż, według dawnych wierzeń wystarczyło wywrócić całe ubranie na lewą stronę, aby odnaleźć drogę. A w rzeczywistości, nieważne co nie zrobiłeś, czekała cię pewna śmierć. Chyba że się z nim dogadałeś, bo tak, z niektórymi leszymi można to zrobić. Przykład tego widzieliśmy w misji w samym sercu lasu, w Wiedźminie 3. W tej misji mieliśmy do wyboru stawić czoło leszemu lub spróbować się z nim dogadać. Jeżeli wybraliśmy opcję dogadania się i złożyliśmy mu ofiarę z serc wilków, które następnie spaliliśmy na specjalnym kamieniu, leszy zaakceptował ofiarę i przestał dręczyć pobliską wioskę. Co ciekawe, sama ta misja ma trzy wycięte zakończenia, o których opowiedziałem wam już w filmie Co wycięto z Wiedźmina 3. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć ten film, możecie teraz kliknąć w prawy górny róg. Leszy to nie tylko brutalna siła, ale też potężna magia. Może kontrolować rośliny i zwierzęta na swoim terytorium, co sprawia, że walka z nim to nie przelewki. Ma też zdolność polimorfii, czyli może przybierać różne formy, co czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Do tego wszystkiego jeszcze leszy może wzywać na pomoc kruki lub całe watahy wilków, które pomagają mu w polowaniu i w walce. To stworzenie jest niezwykle terytorialne, co oznacza, że nie odpuści łatwo, jeżeli naruszycie jego teren. Zabić leszego nie jest łatwo nawet wiedźminowi, więc wcale nie dziwne, że ludzie woleli uważać leszych za bóstwa, z którymi po prostu idzie się dogadać. I czasem faktycznie dogadać się z nimi dało. 15.
Nehaleni. Nehaleni to postać, którą wzywają wszyscy ci, którzy mają wyruszyć w drogę lub już zostali w niej zaatakowani przez bandytów. To także bogini, do którego modlą się wszyscy ci, którzy mają niespokojne sny lub chcą coś ujawnić, albo wręcz przeciwnie, ukryć. Chociaż świątynie i kapłani Nehaleni są rzadkością, nie oznacza to, że jej kult jest zapomniany, wręcz przeciwnie. W wielu większych miastach można znaleźć kapliczki poświęcone tej bogini. Ludzie zapalają tam świece i składają ofiary w postaci kamyków z drogi. To ma zapewnić im bezpieczną podróż i ochronę przed złymi snami. Nehalenia jest szczególnie czczona przez wędrowców, jasnowidzów i wróżbitów. Ale nie tylko tych, którzy rzeczywiście mają dar do przepowiadania przyszłości. Modlą się do niej także różnego rodzaju manipulatorzy i oszuści. W świecie Wiedźmina mamy dwa bardzo interesujące przedmioty związane z Nehalenią, które są bardzo istotne do wykonania wielu zadań pobocznych. Pierwsze z nich to zwierciadło Nehaleni. To narzędzie proroków i wyroczni, które pozwala przepowiadać przyszłość. Pokazuje ono przyszłe wydarzenia w sposób zawiły, nie zawsze od razu zrozumiały, więc wymaga to nieco głębszej refleksji, zanim zrozumie się jego pełne znaczenie. Drugi przedmiot to oko Nehaleni. W Wiedźminie 3 ten artefakt jest prawdziwym skarbem, ponieważ pozwala nam rozproszyć magiczne iluzje i dostać się do miejsc, wcześniej po prostu dla nas niedostępnych. Tak więc Nehalenia to nie tylko bogini, którą wzywają wędrowcy i wróżbici, ale także strażniczka snów i losu. 16. Veopatis. Veopatis to kolejne bóstwo czczone na kontynencie. To bóstwo, choć nieco zapomniane przez współczesnych mieszkańców kontynentu, kiedyś było nieodzowną częścią życia w Dolinie Pontaru. Veopatis to patron rzek, ryb i żeglarstwa, który swego czasu cieszył się dużą popularnością. Teraz w świecie Wiedźmina stał już się reliktem dawnych czasów. Veopatis, znany jako opiekun Doliny Pontaru, był niegdyś czczony przez ludzi, którzy korzystali z bogactw rzek. Ludzie wierzyli, że to właśnie on chronił ich przed niebezpieczeństwami czającymi się w dzikich lasach. Ale Veopatis nie był tylko łagodnym opiekunem, miał też swoją kapryśną i groźną stronę. Choć chronił ludzi i zapewniał im ryby, potrafił być także nieprzewidywalny. To właśnie dlatego w czasach jego świetności składano mu ofiary z ryb i innych darów związanych z wodą, aby zapewnić sobie jego przychylność. Dziś, kiedy ktoś natknie się w lesie na kamienne idole z rozdziawionymi szczękami, często myśli, że to podobizny dzikich potworów. Mało kto już pamięta, że to posągi upamiętniające niegdyś ukochane bóstwo Doliny Pontaru. Czasy wielkości Veopatisa minęły, a jego kult zanikł. Kilka kapłanek i czarownic wciąż składa mu ofiary, ale zwykli ludzie nie chcą brać udziału w ich rytuałach, uważając je za przesądne i po prostu niepotrzebne. Mimo to, na jego ołtarze można natknąć się w Wiedźminie 2. W jednej z misji spotykamy Aneszkę, kapłankę właśnie kultu Veopatisa, która odprawia rytuał poświęcony temu bogowi. To tylko dowód na to, że choć ten kult jest już słaby, Veopatis wciąż ma swoich wiernych wyznawców, którzy o niego dbają. 17. Panie lasu. W przeciwieństwie do Veopatisa, panie lasu nie stoją w cieniu historii. Trzy wiedźmy, które upodobały sobie życie na bagnach Velen. To nie są zwyczajne czarownice. Te kobiety, jeżeli w ogóle możemy je tak nazwać, to strażniczki i jednocześnie postrach tego mrocznego regionu. Panie lasu to trzy wiedźmy, które zrodziły się z ziemi i wody za sprawą ich matki, pani lasu. Pani lasu doskwierała samotność, więc stworzyła sobie trzy córki, które miały jej służyć i pośredniczyć w kontaktach z ludźmi z Velen. Niestety, jak to w Velen zazwyczaj bywa, sprawy przybrały zły obrót. Matka zaczęła popadać w szaleństwo, a żeby uratować krainę przed zniszczeniem, córki zdecydowały się ją zabić. Jej ciało pochowały na bagnach, a krwią polały drzewo na szczycie Łysej Góry. Dusza matki została uwięziona w sercu drzewa na szepczącym wzgórzu. Po uwięzieniu duszy matki, wiedźmy przejęły kontrolę nad Velen i podporządkowały sobie całą krainę. Choć wieśniacy oddawali im cześć, uważając je za swoje opiekunki, reszta społeczeństwa traktowała te opowieści jak po prostu zwykłą bajkę i przesądy. Panie lasu były jednak rzeczywiste i bardzo potężne. Zawsze dotrzymywały obietnic złożonym ludziom, ale też oczekiwały zawsze w zamian ofiar.
Panie lasu posiadały szereg unikalnych umiejętności. Dzięki rozwieszonym w lasach uszom słyszały wszystko, co działo się na ich terenie. Używały włosów ofiarowanych podczas postrzyżyn, aby splatać losy mieszkańców Velen. W kontakcie z ludnością pośredniczyły im miejscowe czarownice, które panie lasu wzywały na bagna za pomocą snów. Wieśniacy mogli też wypraszać u nich łaski, posyłając dzieci na tak zwaną słodką ścieżkę i wymawiając prośby przy ich kapliczce. Każdej wiosny panie lasu organizowały święto na Łysej Górze. To był moment, w którym błogosławiły ludność Velen, rozdając kilka magicznych żołędzi z dębu rosnącego na szczycie góry. Niestety ta ilość nigdy nie wystarczała, aby zaspokoić potrzeby wszystkich. Trójka młodych wybrańców mogła spotkać się z wiedźmami osobiście, aby otrzymać zupełnie nowe imiona i rozpocząć zupełnie nowe życie. Dawniej wiedźmy schodziły nawet osobiście z serca góry, aby wysłuchać próśb zgromadzonych ludzi. Co ciekawe, co roku zapraszały też na uroczystość Janka. Moce pań lasu były ściśle związane z naturą, a szczególnie z żywiołami ziemi i wody. Dzięki zdolności do polimorfii mogły przybierać postaci pięknych kobiet, w co wieśniacy wierzyli bez zastrzeżeń. Potrafiły kontrolować potwory zamieszkujące bagna, aby wykorzystywać je do swoich celów, a także potrafiły naznaczać ludzi, co czyniło ich całkowicie podporządkowanym wiedźmom. Podsumowując, panie lasu to prawdziwe, przerażające postacie, które rządziły Velen żelazną ręką. Ich mroczne rytuały i zdolność do manipulowania ludzkimi losami czyniły je jednymi z najbardziej intrygujących i najbardziej potężnych postaci, jakie mogliśmy znaleźć w Velen. 18. Pereplut. Pereplut to bóstwo, które w mitologii słowiańskiej znane jest jako bóg rzek i tańca, ale czy w świecie Wiedźmina odgrywa dokładnie taką samą rolę, to pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że jego kult ma swoje miejsce w Ebing, gdzie kapłani Perepluta mają swoją drewnianą świątynię w Claremont. Co ciekawe, choć kapłani Perepluta sprzeciwiają się krzywdzeniu zwierząt na arenie, to nie mają absolutnie nic przeciwko krzywdzeniu ludzi. Oto przykład. Na placu przed świątynią Perepluta, Bonhart, jeden z najokrutniejszych postaci w sadze, torturował Ciri batem, a kapłani Perepluta nawet nie kiwnęli palcem, by zainterweniować. Można by pomyśleć, że skoro są kapłanami, powinni mieć jakieś zasady moralne, no ale cóż, to świat Wiedźmina. W Ebing znajduje się obszar zwany bagnami Perepluta. To kolejne miejsce, które sugeruje, że kult tego bóstwa jest silnie związany z naturą, a konkretnie z rzekami i mokradłami. Ale czy Pereplut rzeczywiście opiekuje się rzekami w taki sposób, jak inne bóstwa opiekują się swoimi domenami? Tego niestety nie wiemy na pewno. Ponieważ Pereplut to bóstwo pełne tajemnic i sprzeczności. Z jednej strony kapłani, którzy dbają o zwierzęta, a z drugiej brutalna obojętność wobec ludzkiego cierpienia. 19. Lilith. Okej, to teraz czas na Lilith. Krąg dziesiąty ukryła Lilith przed oczami przodków. Czy to ta sama Lilith, to ciężko powiedzieć, ale w Wiedźminie jest ona również jedną z najbardziej tajemniczych postaci. Czy to bogini, czy demon? A może jedno i drugie? Jedno jest pewne. Lilith to postać, której powrót według wierzeń mógłby oznaczać koniec całego świata Wiedźmina. Czarodziej Eltibald, który poświęcił życie badaniu pradawnych inskrypcji i legend, odkrył coś, co mogło wstrząsnąć całym światem. Przebadał napisy na menhirach dałków, płyty nagrobne w nekropoliach wożgorów i podania bobołaków. I doszedł do wniosku, że wszystkie te źródła łączą powrót Lilith z przekleństwem Czarnego Słońca. Według jego teorii drogę dla Lilith miało utorować 60 niewiast w koronach złotych, które krwią wypełnią Doliny Rzek. To przerażające proroctwo wskazywało na dziewczęta z rodzin królewskich, które urodziły się krótko po zaćmieniu słońca. Gdyby te wydarzenia się spełniły, miałoby to doprowadzić do zagłady ludzkiej rasy. Lilith jest postacią związaną z nekromancją, czarami i innymi zakazanymi praktykami. Wyznawcy Lilith to często ludzie, którzy oddali się ciemnym sztukom, odrzuceni przez społeczeństwo za swoje heretyckie wierzenia i demoniczne rytuały. Kult Lilith budzi strach, a sama bogini jest uważana za potężną, złą istotę, która jest przeciwieństwem wszystkiego, co dobre i pozytywne.
Jej imię wywołuje grozę, a wierzenia związane z jej powrotem są jednymi z najczerniejszych proroctw, jakie można usłyszeć w uniwersum Wiedźmina. 20. Esculap. Esculap to jedno z najmniej znanych bóstw w świecie Wiedźmina. Esculap to bóg lub postać z mitów Nordlingów, który jest patronem medycyny i lekarzy. Choć nie ma o nim zbyt wielu informacji, wiadomo, że to on czuwa nad wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie leczeniu i pomaganiu innym. Jego symbol to wąż owinięty wokół drąga. W świecie Wiedźmina można go zobaczyć na miejskich placach lub na amuletach, które noszą medycy. Jednym z najciekawszych faktów związanych z Esculapem jest to, że Shani, znana i lubiana lekarka w świecie Wiedźmina, nosi amulet właśnie przedstawiający jego symbol. I to by było na tyle. 21. Uroboros. Teraz czas zanurzyć się w świat pradawnych symboli i mitów i opowiedzieć wam troszeczkę więcej o Uroborosie. Uroboros to pradawny wąż, który wgryza się we własny ogon. W świecie Wiedźmina Uroboros symbolizuje cykliczność, wieczny powrót, nieskończoność oraz jedność przeciwieństw. Jednak Uroboros w świecie Wiedźmina nie jest tylko wężem. Z informacji, które posiadamy, wynika, że przypominał on człowieka, a przynajmniej na tyle, by stworzyć maskę, którą ewidentnie mogła tylko założyć humanoidalna postać. Jakby wąż założył taką maskę, to by to dziwnie wyglądało. Uroboros miał ukochaną, którą pochłonęło morze. Zrobił tę maskę, by zajrzeć w przeszłość i jeszcze raz ją zobaczyć. Także Uroboros posiadał umiejętności magiczne, które pozwalały mu na przekształcanie rzeczywistości. Uroboros to nie tylko symbol wieczności, ale również jedność przeciwieństw. To przypomnienie, że każde odejście jest jednocześnie powrotem, a każdy koniec niesie za sobą nowy początek. Jednak o samym Uroborosie i jego umiejętnościach wiemy bardzo niewiele. No, tyle co wam powiedziałem. Wiemy, że istniał i miał umiejętności magiczne. 22. Lebioda. Dużo więcej natomiast wiemy o proroku Lebiodzie. Prorok Lebioda, choć był człowiekiem, jego wizje, przypowieści i czyny przetrwały wieki, a jego kult wciąż ma swoich wiernych na całym kontynencie. Prorok Lebioda to postać, która zyskała miano proroka dzięki swoim wizjom i mądrościom. Zazwyczaj przedstawiany jest jako brodaty pasterz, który prowadził swoje owce. Choć może się to wydawać idylliczne oznacza pogodne, beztroskie albo sielankowe, jego życie zakończyło się w sposób, który na zawsze zapisał się w historii. Został on bowiem zjedzony przez smoka, którego próbował powstrzymać, by ten nie nękał już wieśniaków w Kedwen. Po jego śmierci uczniowie Lebiody odzyskali jego szczątki z odchodów smoka i złożyli je w sarkofagu w świątyni w Nowigradzie. Dziś w niektóre święta wierni mogą całować relikwie proroka, wierząc, że kiedyś zmartwychwstanie. Lebioda jest czczony przez pasterzy, kupców, a także zasymilowanych krasnoludów na całym kontynencie. Z czasem jego nauki zyskały na popularności, a wokół jego postaci zaczął formować się prawdziwy kult. Jego mądrości zostały zapisane w księdze Mądrości proroka Lebiody, która przypomina trochę Biblię, a sam Lebioda przez swoje życie i czyny przypomina Jezusa z naszego prawdziwego życia. Prorok Lebioda przynajmniej raz odwiedził Tusomy, by wysłuchać modlitw wiernych, jeszcze za jego życia. Jego słowa i cuda, których był świadkiem, nawróciły całe księstwo, w tym księżną Karobertę. To ona zleciła budowę zarówno świątyni w Bukler, jak i pomnika na zachodnim brzegu rzeki Sans-Return. Co więcej, w Wiedźminie 3 mamy nawet okazję pomóc w budowie ogromnego pomnika proroka Lebiody przy jego świątyni. Lebioda znany był ze swoich przypowieści i mądrości, które przekazywał swoim uczniom. Oto jedna z nich. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy snom, jest jako chcący pojmać wiatr lubo cień uchwycić. Łudzi się obrazem zwodniczym, krzywym zwierciadłem, które łamie lub prawi niedorzeczności na wzór niewiasty rodzącej. Głupi zaiste, kto marom sennym wiarę daje i drogą złudy kroczy. Jego słowa były zarówno głębokie, jak i metaforyczne, co sprawiało, że ludzie często je cytowali i starali się nimi kierować w życiu. Prorok Lebioda to postać, która mimo swojej tragicznej śmierci pozostawiła po sobie dziedzictwo, które trwa po dziś dzień w świecie Wiedźmina. 23. Kult Meluzyny. Zabieram was teraz ze słonecznego Tusom na ponurą i tajemniczą wyspę Speaker Rock, bo to tam, dawno temu,
działał kult poświęcony potężnej echidnie Meluzynie. Choć kult ten raczej został już zapomniany, legenda o Meluzynie wciąż żyje wśród mieszkańców wysp. Wyznawcy Meluzyny wierzyli, że echidna ta posiada półboską naturę i jest zdolna kontrolować morze oraz pogodę. Z tego powodu przynosili jej hojne dary – zboże, bydło, a czasem nawet ludzi. Ludzie ci byli wybierani spośród potomków założyciela ich klanu i nazywani byli dziećmi z Faroe. Bycie wybranym na ofiarę dla Meluzyny było postrzegane jako ogromny zaszczyt, choć można sobie wyobrazić, że taki los nie był najprzyjemniejszy. Kult Meluzyny przetrwał przez stulecia, ale w końcu został zapomniany, a sama Meluzyna zapadła w hibernację. Co ciekawe, pomniki Meluzyny możemy znaleźć nie tylko na Speaker Rock, ale również w Velen, co sugeruje, że jej kult miał większy zasięg niż tylko lokalny. Albo znając Skellygijczyków, to przybyli do Velen, zgwałcili, zabili, zrabowali, a jeszcze sobie pomnik zbudowali. Tak na pamiątkę, by lokalna ludność pamiętała. W grze Wiedźmin 3 mamy okazję osobiście spotkać tę potężną echidnę podczas zlecenia zaginiony narzeczony. Nie jest to spotkanie łatwe, ale Geralt, jak to Geralt, potrafi poradzić sobie nawet z tak przerażającymi bestiami i możemy ją przy okazji tego zlecenia zabić, tym samym kończąc religię Meluzyny. 24. Kult smoków. Zabieram was teraz na podróż do egzotycznej Zerikanii, gdzie przed wiekami powstał niezwykły kult smoków. To religia, która nie tylko czci potężne smoki, ale także czerpie z nich magiczne moce. Legenda głosi, że przed wiekami potężny złoty smok, Zerikan Terment, miał dość tego, jak ludzie i nieludzie panoszyli się na ziemi. Postanowił stworzyć miejsce, gdzie tylko wybrani, godni szacunku, mogliby żyć w spokoju, z dala od reszty złego świata. Zionął ogniem i pośrodku tropikalnych lasów stworzył gorącą pustynię, z oazą w samym jej sercu. Z lotu ptaka pustynia ta przypominała smoka, którego sercem była właśnie oaza. Mieszkańcy tej oazy nazwali swoją krainę Zerikanią, oddając hołd swojemu smoczemu opiekunowi. Przez wieki Zerikan Terment strzegł tej krainy, latając nad nią i chroniąc ją przed wrogami. W tym czasie rozwinął się kult smoków, którego pieczę sprawują smocze kapłanki. To one poświęcają swoje życie, by zgłębić smoczą magię i tajemnice, które pozostawił po sobie Zerikan Terment. Adeptki, zanim zostaną pełnoprawnymi kapłankami, muszą przejść przez co najmniej 8-letnie szkolenie. Uczą się smoczej magii, czytania i pisania run w starszej mowie, a także zgłębiają legendy i tajemnice spisane przez wcześniejsze pokolenia kapłanek w księgach dziejów. Zajmują się również alchemią i zielarstwem, co czyni je niezwykle biegłymi w sztukach magicznych i leczniczych. Kapłanki nie tylko sprawują pieczę nad kultem, ale także są strażniczkami smoczej magii. Zgłębiają wiedzę religijną, są mistrzami w piśmie i korzystają z magicznych darów, które przekazują im smoki. Magia, którą posługują się kapłanki, jest zaczerpnięta bezpośrednio od smoków, co czyni ją niezwykle potężną i trudną do opanowania dla innych. Warto również wspomnieć, że oprócz wojowniczek Fight Hell, smocze kapłanki są jedynymi, które potrafią posługiwać się językiem wspólnym. Dzięki temu mogą komunikować się z innymi ludami i przekazywać wiedzę, która jest dla większości niedostępna. Kult smoków w Zerikanii to zatem coś większego niż tylko religia. To sposób na życie, pełen magii, tajemnic i oddania smokom, które od wieków strzegą tej krainy. 25. Wszechbóg. Choć nazwany wszechbogiem stwór, raczej jest przebiegłym oszustem niż prawdziwym bóstwem. Ale zrymowałem fajnie. Wszechbóg to postać, którą możemy spotkać w Wiedźminie 3 podczas misji Opium dla Ludu. Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Jest to lokalne bóstwo, czczone przez mieszkańców Velen, a jego kult powstał około 100 lat temu, po tym jak Wszechbóg objawił się Radosławowi z Rudnika. Od tamtego czasu Wszechbóg stał się centralną postacią w wierzeniach okolicznych chłopów, którzy z pełnym przekonaniem oddają mu cześć. Wszechbóg domaga się ofiar z jedzenia i wina, i to nawet w najtrudniejszych czasach wojny. Mieszkańcy wierzą, że jego niezadowolenie może przynieść na nich katastrofy, takie jak gradobicie, susze, a nawet lawiny,
Co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Velen przecież nawet nie ma gór. Lawiny? Tu? Niby skąd? Niemniej jednak chłopi traktują go poważnie i starają się nie rozgniewać swojego boga. Najciekawsze jest jednak to, że to nie sam bóg, a zwykły Sylvan, który postanowił wykorzystać łatwowierność mieszkańców Velen. Sylvan to pokoniunkcyjny stwór, który nie ma zupełnie żadnych magicznych zdolności, ani nie potrafi rzucać żadnych uroków. Jedyną jego mocą jest umiejętność wzbudzania strachu i oszukiwania ludzi, by zaopatrzyli go w jedzenie i wino. Wszechbóg to przykład tego, jak łatwo można wykorzystać ludzkie przesądy i wierzenia dla własnych korzyści. Sylvanowi udało się zbudować wokół siebie całą religię, bazując na strachu przed nieznanym i rzekomymi mocami, których w rzeczywistości po prostu nie posiadał. 26. Flagellanci. Flagellanci to jeden z najbardziej surowych zakonów w uniwersum Wiedźmina. To zakon, który wierzy, że świętość można osiągnąć tylko przez umartwianie własnego ciała. Flagellanci to zakon religijny, którego członkowie wierzą, że pokutę i świętość można osiągnąć tylko przez biczowanie i inne formy umartwiania ciała. Dla nich cierpienie fizyczne jest drogą do duchowego oczyszczenia. Działają głównie na północy, w krajach Nordlingów, gdzie ich surowe zasady i rytuały znajdują oddźwięk w twardym, zimnym klimacie tych regionów. W Wiedźminie 3 możemy spotkać jedną z członkiń tego zakonu. Pinastri, podczas ukrytej misji o nazwie O czym szepczą grzyby. Pinastri ubrany jest w charakterystyczny strój, nosi na sobie symbol, który właśnie prawdopodobnie należy do flagelantów. 27. Wieczne zaćmienie. Tajemniczy kult, który działa w cieniu cesarstwa Nilfgaardu. Choć niewiele o nim wiemy, to sam fakt jego istnienia budzi niepokój. Kult Wiecznego Zaćmienia to tajemnicza religia działająca w Nilfgaardzie, której wyznawcy wierzą w nadejście Wielkiego Pana. Ten Pan ma się jawić jako szereg nieznaczących wydarzeń, które razem zburzą stary ład i przyniosą nową erę. To kult, który opiera się na subtelnych, niemal niezauważalnych zmianach politycznych, ekonomicznych czy ideologicznych. Tylko szaleńcy i skrupulatni historycy, studiujący wydarzenia tych dni, wiele dekad później, odkryją prawdę, kto za tym wszystkim stał. Coś mi to przypomina. 28. Svalblot. Svalblot to jedno z najbardziej krwawych i przerażających kultów, jakie kiedykolwiek istniały na Skellige. Sińce na całym ciele i kłykcie zdarte do krwi. Walczył na pięści. Do końca. Svalblot to starożytne bóstwo, które było czczone przez mieszkańców Skellige jako wcielenie zarówno człowieka, jak i niedźwiedzia. Jego zdeformowane ciało przypominało pole bitwy, pełne blizn i ran. Jego wyznawcy oddawali mu cześć w najokrutniejszy sposób, jaki możecie sobie wyobrazić. Przyjmowali halucynogenny dekot i udawali się do pieczary w sercu Ard Skellig, gdzie niedźwiedzie przybywały, by pożreć ich żywcem. Ale to nie koniec, bo ci ludzie, którzy przeżyli, przejmowali kontrolę nad ciałami niedźwiedzi, zamieniając się w pół ludzi, pół niedźwiedzi. Jarlowie Skellige, przerażeni brutalnością tego kultu, postanowili kiedyś położyć mu kres. Wyłapali wyznawców Svalbloda, spętali ich i wypchnęli na morze na drakarach, bez żagli, skazując ich na pewną śmierć. Ale jak to bywa z takimi kultami, zło nie ginie tak łatwo. Mieszkańcy Skellige przekonali się o tym w bolesny sposób podczas uczty w Kertrolde, wydanej przez Jarla Krahan Kreid. To miała być zwyczajna biesiada, z bójką, jak to na wyspach bywa. Ale nagle część gości zamieniła się w rozwścieczone niedźwiedzie. Gdyby nie obecność Geralta, nikt nie uszedłby z tego zamku życiem. Zaraza, porobiło się. Ci, którzy pragnęli zostać Witkarlami, wyznawcami Svalbloda, musieli przejść krwawe rytuały. Wchodzili do kręgu w grupie 6, ale tylko 3 mogło posiąść moc Svalbloda. Słabsi zostawali zabici, a ci, którzy przeżyli, spędzali całą zimę w jaskiniach, śpiąc snem zimowym wraz z innymi niedźwiedziami. 29. Wielkie Słońce. Kult Wielkiego Słońca to dominująca religia w Nilfgaardzie. Kult solarny, którego wyznawcy oddają cześć Słońcu, dawcy ciepła
życia i obrońcy ludzkości. I ten kult jest też prawdopodobnie przeciwieństwem kultu Wiecznego Zaćmienia. Choć kult Wiecznego Słońca istniał w Nilfgaardzie od dawna, przez wieki był tylko jedną z wielu religii, popularną tylko w niektórych regionach. Sytuacja zmieniła się około 50 lat temu, kiedy to poprzednik cesarza Torresa zainicjował szereg reform mających na celu zjednoczenie królestwa. Szukał on symbolu, który mógłby lepiej zespoić imperium i znalazł go w Wielkim Słońcu. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu i przekupstwu cesarz zaczął zyskiwać poparcie dla kultu, a w zamian za to kapłaństwo zobowiązało się do bezwzględnego wspierania jego polityki. Następnie poprzez dekret znany jako Edyktem 8 marca kult Wielkiego Słońca zyskał status oficjalnej religii państwowej. Podczas panowania uzurpatora prawa tego kultu zostały zmniejszone, ale po obaleniu tyrana przez Emhyra van Emrysa kult zyskał jeszcze większe znaczenie. Kult Wielkiego Słońca jest bogaty w ceremonie i rytuały. Najważniejsze święta to Równonoc i urodziny obecnego, panującego imperatora, który pełni również rolę arcykapłana i szefa tej religii. Uroczystości te są celebrowane z wielką pompą w okolicy Nilfgaardu, przy akompaniamencie muzyki i w obecności wszystkich głównych urzędników, dowódców i arystokratów. Po ceremonii odbywają się gry ludowe, podczas których serwowane są obfite ilości jedzenia i różnych napoi. Kapłani kultu noszą białe szaty, haftowane złotem i srebrem, podczas nabożeństw i świąt, co dodaje uroczystościom jeszcze większej wagi. W cywilu jednak ich stroje są znacznie skromniejsze, czarne szaty, które symbolizują ich oddanie i pokorę. Od edyktu 8 marca Wielkie Słońce stało się nie tylko symbolem religijnym, ale również patronem panującej dynastii. To zjednoczyło Nilfgaard pod jednym znakiem, wzmacniając pozycję cesarza i jego rządów. Pomimo prób szerzenia tej religii na północ od Jarugi i gór Amlet, kult Wielkiego Słońca nie zdobył tam zbytniej popularności. Misjonarze byli podejrzewani o szpiegostwo, a kupcy unikali propagowania kultu, by nie zaszkodzić swoim interesom. Kult Wielkiego Słońca to nie tylko religia, ale także narzędzie polityczne, które odgrywa kluczową rolę w życiu Nilfgaardu. Jego wpływy, rytuały i symbolika są integralną częścią tożsamości Imperium. 30. Wieczny Ogień. Wieczny Ogień to jedna z tych religii, które raczej nie trzeba przedstawić nikomu, kto grał w Wiedźmina. Ale skoro to odcinek o kultach, bogach, boginiach i religiach, no to nie mogę pominąć jednej z najpopularniejszych religii z Wiedźmina 3. I zdecydowanie najpopularniejszej religii w Nowigradzie. Kult Wiecznego Ognia opiera się na przekonaniu, że ogień jest świętym darem bogów, który ma moc oczyszczania świata z wszelkiego zła. W tej religii ogień symbolizuje prawdę, porządek i moralną czystość. Wyznawcy wierzą, że poprzez ogień można oczyścić duszę z grzechów, a także uwolnić świat od wszelkich zagrożeń, takich jak magia, potwory i heretycy. Kapłani Wiecznego Ognia pełnią rolę duchowych przywódców i obrońców moralności. To oni decydują o tym, co jest grzechem i co zasługuje na potępienie. Mają w rękach ogromną władzę i niejednokrotnie stosują przemoc i przymus, aby wymusić podporządkowanie się ich naukom. Kult Wiecznego Ognia stał się narzędziem kontroli społecznej, regulując nie tylko kwestie religijne, ale także moralne i polityczne. W praktyce kult Wiecznego Ognia jest ściśle powiązany, tak jak już powiedziałem, z polityką. Kapłani często współpracują z władcami i możnymi, co pozwala im na jeszcze większe umocnienie swojej pozycji. Z czasem religia ta stała się wielkim narzędziem politycznym do kontroli i prześladowań tych, którzy odważyli się sprzeciwić jego naukom. Ten kult wywołał ogromny wpływ na społeczeństwo, szczególnie w Nowigradzie, który pod jego wpływem stał się jednym z najważniejszych miast na kontynencie. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów działalności kultu są prześladowania i polowania na czarownice. Kapłani Wiecznego Ognia prowadzą te polowania z niezwykłą gorliwością, a magowie, czarownice oraz osoby podejrzewane o czary często padają ofiarą tych prześladowań. Wiele z tych osób kończy na stosie, spalonych przez święty ogień, który miał oczyścić świat z ich obecności.
31. Kult demonów Białego Sadu. A na koniec dzisiejszego odcinka mamy kult z Białego Sadu. Wzmiankę o kulcie Białego Sadu możemy znaleźć tylko w epilogu, w którym Ciri została cesarzową. Kult ten wierzy w jakiegoś nieznanego proroka i wierzy, że zaraza, prawdopodobnie Catriona, została zesłana przez demony. A jedynym sposobem, by oczyścić się z choroby, to zadowolić demony, robiąc to, czego oczekują, sprawiając ból innym, sprawiając, że inni będą krzyczeć i ostatecznie zabierając ich życie. I może wtedy demony się zlitują i uzdrowią człowieka. Ale szczegółowo o tym kulcie mówiłem wam już w odcinku Tajemnica Sekretnego Kultu z Wiedźmina 3, ciekawy kult wyznawców demonów z Białego Sadu. Polecam wam sobie obejrzeć. Zawsze, ale to zawsze, kiedy siadam do pisania tego typu materiałów, mówię sobie szybko i sprawnie. A ostatecznie zagłębiam się coraz bardziej w książki, coraz bardziej w gry, coraz bardziej w komiksy i odnajduję jakieś to coraz nowe bóstwa, sięgam do różnych PDF-ów i zawsze, ale to zawsze z materiału, który miał trwać 15 minut, powstaje materiał o długości, którą teraz widzicie. Ale mam nadzieję, że przynajmniej pokazałem wam coś, czego nie pokazały wam inne kanały i że jakimiś bóstwami i wierzeniami was dzisiaj zaskoczyłem. Sam siebie nie będę ukrywać, troszeczkę zaskoczyłem, że jest ich aż tak wiele. O naprawdę dużej części z nich po prostu nie miałem zielonego pojęcia. I gardło mi już siada strasznie. Strasznie gardło mi siada. 2 godziny 10 minut nagrywania tego materiału. Jeżeli podoba wam się dzisiejszy materiał, możecie zostawić subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wstyd. I możecie też wpaść na największy fanowski cyberpunkowo-wiedźmiński serwer na świecie, czyli Wielka Redania. Dziękuję Verufix za to, że wspierasz kanał, a my klasycznie widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia.